W poprzednim odcinku obejrzeliśmy sobie, jak wygląda cała ta trasa odcinka centralnego M2 metra warszawskiego w Warszawie, drugiej linii. Obejrzeliśmy sobie dokładnie, jak wygląda cała linia, cały przejazd sobie obejrzeliśmy, a dzisiaj przejdziemy to, co zostało otwarte, tą częścią, co została właśnie otwarta 15 września 2019 roku, czyli trzy nowe stacje na Targówku i Pracę Północ. Zapraszam do oglądania. Pojedziemy tam dalej, tak jak ten pociąg pojechał dalej. A few moments later. Witam Was tutaj, cześć, chciałem ZOSZ. Zapraszam Was na kolejny odcinek z właśnie metra warszawskiego naszego tutaj ukochanego. Jedziemy dzisiaj sobie dalej, tutaj jesteśmy na Dworcu Wileńskim, tu gdzie skończyliśmy ostatni odcinek. No i mamy już, dla mnie jest poniedziałek, dla Was jest wtorek. I od dwóch dni dla Was metro już dojeżdża na Trocką, czyli o 3 stacje dalej dojeżdża. Po 36 czy 8, już nie pamiętam dokładnie, 36 miesiącach ponad udało im się to zrobić. Nie wiem jak dla Was, ale to dla mnie trochę jest długo mimo wszystko. Ja wiem, że to długość buduje i tak dalej, ale odcinek centralny, biorąc pod uwagę ilość stacji, robimy sobie szybciej. Następna także stacja szwedzka. Nowy komunikat, tak, no to słyszymy. I tak, mam dla Was ważne informacje, a mianowicie będzie się pojawiać na moim kanale co 2 tygodnie mniej więcej. Co 2 tygodnie, góra co tydzień, na pewno nie częściej. Taki tygodnik z progresu na budowie metra warszawskiego na różnych miejscach. Będę Wam pokazywać zdjęcia, co tam się zmieniło i tego typu rzeczy. Będę też chodzić do punktu informacji metra i tam faktycznie może jakieś informacje będę mógł dla Was zbierać. To na pewno Wam się spodoba. I rzeczy ważne i ważniejsze, jeżeli jesteście ciekawi na temat drugiej części, tej, która jest na Woli, jak tam idą postępy, to mogę powiedzieć, że prawdopodobnie w najbliższym jeszcze miesiącu będzie wejście na stację metra. Nie mogę wam powiedzieć, kiedy będzie, ale niedługo będzie, spokojnie. No mówię, w tym miesiącu. No, to jest ważne. Natomiast jeżeli i tak dla Was to za mało i chcielibyście wiedzieć, kiedy już będą stacje w pełni gotowe, to mogę powiedzieć, że w listopadzie muszą być już stacje gotowe i wtedy też będą drogi oddane już do użytku. Natomiast jeżeli chcecie wiedzieć, a kiedy już się nim przejedziemy, to przejedziemy się to metrem naszym już przejedziemy się dopiero. No tu akurat jest smutna wiadomość, ponieważ przejedziemy się dopiero w styczniu prawdopodobnie, bo 3 miesiące mniej więcej trwają odbiory. Ale cieszmy się, że w ogóle to jest w miarę niedługo. Ja się na przykład cieszę, bo będę mieć szybszy dojazd do domu, co nie? W sensie troszeczkę szybciej. Jesteśmy na szwedzkiej. I tak, wy tutaj nie macie podglądu, jak wyglądają stacje. Właśnie umiejscowiłem po drugiej stronie kamerę, bo tam były zajęte miejsca już. Ale następnym razem zrobię ten tak, żeby było widać mniej więcej też, co się dzieje na stacji. Ogólnie takich przejazdów w tej całej linii też będzie więcej. Natomiast co musicie wiedzieć o szwedzkiej? Szwedzka to jest stacja, w której są tylko... czekajcie. Nie chcę się pomylić. Raz, dwa, trzy, cztery wyjścia na powierzchnię. Z tego co kojarzę, są trzy windy na powierzchni, więc całkiem nieźle. Jedna nie działa aktualnie jeszcze, ale ktoś tam coś zdewastował, więc... No cóż, metro nie jest wszystkim sobie do zdania, tak? Nie wiem. Następna stacja Targówek Mieszkaniowy. I to jest akurat Targówka, to jest najbardziej transportna nazwa. A propos, bo to już było Targówek, Targówek Mieszkaniowy, teraz jest tu dużo już różnych nazw, tak? Nie wiem, czy usłyszeliście ten komunikat, ale to był komunikat o tym, że życzymy Państwu przyjemnej podróży, że metro właśnie do Totocki dojeżdża i że właśnie w tym tego dnia jest darmowa komunikacja. No, zanim jeszcze dojedziemy na stację, tylko Wam chciałem powiedzieć, no, za późno, że szwedzka to jest stacja właściwie na pustkowie, ponieważ ona jest tylko i wyłącznie obok, obok zajezdni autobusowej i no, obok tam jednej ulicy, gdzie parę domków może się znajduje, jakieś bloku bardziej. Ale tam nie ma zbyt dużo. Targówek Mieszkaniowy z drugiej strony. Tutaj jest pełne osiedla bloków i tu faktycznie to jest potrzebne. Się, przy okazji trochę pousuwali linii autobusowych do centrum. No to akurat, no, no. Ale z tego co wiem, to już w poniedziałek, jak jechałem właśnie sobie... To jest nowy komunikat na tych tylko nowych stacjach.
to już parę, dosyć dużo nawet ludzi, bym powiedział, korzysta z tych stacji nowych. No i Tatłówek Mieszkaniowy to właśnie jest, no tak jak sama nazwa wskazuje, to są głównie mieszkanka. Stacja jest, powiedzmy, normalnych rozmiarów. Jest tam trochę rzeczy, żadnych sklepików, już tego co kojarzę, jeszcze nie ma, ale no, co tu dużo oczekiwać, tak, to dopiero się otworzyło, tak? Natomiast na ostatniej stacji, mam na myśli Totocką, jest już jeden handlowa sieć, jest to punkt obsługi klienta WTP, ZTM w skrócie. Jeżeli macie jakieś problemy czy coś, to warto wiedzieć, że on tam się faktycznie znajduje. Kolejny się pojawił na właśnie naszej siatce całej mapy Warszawy. Rzeczy ważne jeszcze, jakie ja mogę powiedzieć w międzyczasie, to między każdą stacją na tym nowym odcinku to jest 2 minuty przejazd, więc całkiem nieźle. Na jednej stacji, nie pamiętam której, jest wyjście ewakuacyjne po drugiej stronie torowiska, co jest dosyć dziwne. No i Trocka, jak widzimy, jesteśmy na Trockiej. W tym samym klimacie też jest dużo budynków. Obok zacisza jest już tam takich małych domków, ale tu są głównie i tak cały czas bloki, więc na pewno się to według mnie przyda. Wychodzimy sobie z metra, już mniej więcej. Może z komunikatu się opuścić pociąg i tak dalej. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jest na tym oni, możecie chwilić sobie ten dzień zwęczek. No i do zobaczenia już wkrótce z kolejnymi materiałami na temat metra. Niedługo pojawi się cała recenzja z wszystkimi stacjami i ogólnie o wiele większą ilością rzeczy, które tutaj będziecie mogli zobaczyć. Tak wygląda wyjazd, a więcej już niedługo w kolejnym materiałach na moim kanale. Cześć!